czwartek, 11 lutego, w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Musiała Miejsca między nami. Ze względu na pandemię otwarcie będzie w godzinach od 17 do 20. Podczas wernisażu będzie możliwe bezpośrednie spotkanie z artystą. W galerii jednocześnie może przebywać 7 osób. Obowiązuje awizacja na adres sekretariat@bwa.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 842 43 34. Otwarcie trochę inne niż wszystkie, ponieważ będzie podzielone na grupy. Pierwsza grupa 17-17.25, druga grupa 17.30-17.55 i tak dobrniemy do godziny 20, łącznie 6 grup. Wystawa także jest po raz pierwszy prezentowana w przestrzeni miejskiej, na nośnikach miejskich, na przystankach autobusowych, City Lightach. Stąd także dzisiaj spotykamy się na placu Solidarności. Do zobaczenia w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. A co mówi o swojej twórczości sam artysta? Malarstwem zajmuję się już ponad 20 lat. Nie licząc tego, że jako dziecko lubiłem zawsze malować i rysować, to zdecydowanie dłużej. Zajmuję się malarstwem tradycyjnym, tak to nazwijmy, czyli olej, akryl na płótnie. Prace będą pokazywane w Wałbrzychu po raz pierwszy. Jeśli chodzi o moje malarstwo, zawsze interesował mnie człowiek. Malarstwo figuratywne. Postać, człowiek w świecie, w rzeczywistości, w której funkcjonuje, w sytuacjach codziennych tak naprawdę. I właśnie te prace pokazuję teraz na wystawie pierwszy raz w Wałbrzychu. To są prace z okresu około 2-3 lat, przede wszystkim w zdecydowanej większości z tego okresu. Co zobaczymy na wystawie? To sytuacje, które nam umykają. Sytuacje, w których, na które nie zwracamy uwagi, które dotyczą tak naprawdę też każdego z nas, ponieważ każdy z nimi się styka, a nie zwracamy na nie uwagi, pomijamy. Wydaje mi się, że jest dużo ciekawych momentów właśnie w takich sytuacjach i próbuję je uchwycić, bo wydaje mi się, że one mówią czasami więcej niż nam się wydaje. Krzysztof Musiał oprócz działań artystycznych zajmuje się również nauką młodzieży. Uczę też rysunku i malarstwa. Młodzież nabiera doświadczenia i umiejętności, podstawowych umiejętności w rysunku, które będą im potrzebne chociażby na egzaminach na uczelnie artystyczne. Trudno w tym wieku mówić o już twórczości, ponieważ właśnie jest to dopiero początek zdobywania warsztatu tak naprawdę. W trosce o bezpieczeństwo organizatorzy proszą o zasłanianie w galerii ust i nosa maseczką, przyłbicą lub częścią garderoby oraz zachowanie dystansu.